Cześć, witajcie bardzo serdecznie, z tej strony Poniat, a to jest trzeci odcinek trzeciego sezonu Skyblock. W dzisiejszym odcinku będę się zajmował dwoma rzeczami. Na początku pokażę wam, co się wydarzyło na wyspie pomiędzy drugim a dzisiejszym odcinkiem, a potem przejdę do budowy nowej farmy, farmy melonów. Ale po kolei. Więc tak, jeżeli chodzi o samą wyspę, zanim wyspę, to sama moja ranga, może tak się wypowiem. Ja w tej chwili mam rangę YouTube Plus, co możecie zobaczyć w tym miejscu. Co to oznacza? Że mam dostęp do komendy Kit, konkretnie Kit Elite. Kit Elite jest troszeczkę, no jest to lepszy zestaw. Ranga Elite VIP, zdaje się, ma właśnie takiego kita. I to jest pełny set diamentowy z pełnym ekwipunkiem diamentowym. Poza tym obsydianem, ten obsydian sobie gdzieś tam wykopałem będzie. Tak, ale to nie jest jakieś mega duże ułatwienie dla mnie, ponieważ jak sobie tutaj spojrzymy, już się udało sporo rzeczy wykopać. Na wyspie ze mną w tej chwili jest info, żeby nie było. Na wyspie ze mną jest wparty Krystian. Z Krystianem graliśmy na poprzednim serwerze i dużo mi pomagał i tutaj również bardzo dużo mi pomaga. I pomaga mi do tego stopnia, że strasznie się wyrywa do pracy, a ja go blokuję tym, że chcę dużo nagrywać, znaczy nie chcę zbyt dużo robić między odcinkami. Chcę, aby jednak udało się nagrywać mniej więcej, jak te postępy na wyspie postępują. Więc generalnie już jesteśmy, może nie bogaci, tak, ale już jest troszeczkę tych diamentów, jest troszeczkę tych kilofów, udaje się troszeczkę pieniążków zarabiać, mam 14 tysięcy, udało się uruchomić sklep. Ja jako ranga, może kurde po kolei, ES Fly, mam w tym momencie jako elit, tak, bo jestem jakby rangą elit w tym momencie, a YouTube to jest tylko wyróżnienie. Mam w tym momencie Fly, który, o kurde. Haha, ktoś tu się rozbudował i połączył z moją wyspą, ale super. Więc udaje się latać, co bardzo mocno ułatwiło wybudowanie całej tej wyspy, tej platformy, bo jednak układanie slapsów na flyu to jest bardzo proste. Więc powiększyłem tutaj troszeczkę lasek, Krystian zbudował tutaj jakąś trampolinę, ja zbudowałem raz, dwa, trzy, cztery poziomy grindera, w poprzednim odcinku były jeden, między odcinkami dobudowałem jeszcze drugi, trzeci i czwarty, co się przełożyło na całkiem niezłą wydajność tego grindera. Krystian zadbał o to, żeby był jakiś przychód, czyli zbudował właściwie w pełni, ja tutaj mu w ogóle nie musiałem pomagać, zbudował tą kaktusiarkę, która sobie całkiem tutaj radzi. Krystian również poradził sobie wreszcie z stone generatorem. To jest konstrukcja, którą pokazywałem wam w pierwszym albo drugim sezonie Skyblock. Bardzo prosta, niestety zawodna, ponieważ czasami tutaj się, tu gdzie jest ta woda, no generalnie tutaj się cobblestone robi i powstają problemy. No i co? Tu sobie kupiemy, tam sobie ścinamy drewna, tutaj się expi, tutaj zarabiamy pieniądze, są zrobione jakieś takie dodatkowe przejścia po to, aby dało się bezpiecznie przechodzić do tych skrzynek, na przykład skrzynka z dropami z mobów. Standardy. Nasze triumfalnie zdobyte głowy i tyle. Dobra. Kurczę, dużo ludzi teraz wchodzi, jest taka godzina, że dużo ludzi będzie wchodziło i wszyscy się witają, ale ja może napiszę: hej, ja teraz nagrywam, więc proszę mnie nie zagadywać. Dobra, meloniarka powstanie tam. Meloniarka powstanie tam, mniej więcej, gdzieś tutaj, więc co potrzebujemy na meloniarkę? Będę przede wszystkim potrzebował głównie to, co mam w ekwipunku. Dirt, czyli to, na czym melony będą rosły. Kości przyspieszą wzrastanie tych melonów. Hopery, żeby odbierać oczywiście dropy. Cobblestone, ja już sobie w międzyczasie zacznę robić. Cobblestone potrzebuję, aby zrobić pistony. Żelaza dużo już kopiemy, więc nie mamy większego problemu ze zdobywaniem żelaza. Redstone'a też mamy dość sporo na zapas. Te wszystkie pochodnie, które widzicie w ekwipunku, zostały zrobione przeze mnie przed chwilą. Jeszcze wezmę sobie raz, dwa, trzy, cztery i trochę drewna. Drewna mamy od groma, bo te wszystkie drzewa, które tam widzieliście w tle, je się bardzo szybciutko w tej chwili ścina. Jeszcze zrobimy raz, dwa, trzy. Przy okazji oczywiście ktoś, kto pierwszy raz widzi, jak się robi pistony, to myślę, że potem już nie będzie pytał, jak zrobić piston. O, w ten sposób i mam już w tym momencie 128 pistonów, więc całkiem spoko. O, super, dostałem kartofle, fantastycznie, dziękuję pięknie, kogo pozdrawiam, ziomeczek GTW.
Dobra. I co? Sporo pochodni. Ja po prostu zacznę to budować i będę wam tłumaczył. A gdyby się okazało, że czegoś brakuje, no to wyjdzie w praniu. Motyka! Jeszcze przede wszystkim motyka. Po co? Aby sobie tutaj flyem będę podfruwał, po to, żeby szybciej po prostu nie tracić czasu na przechodzenie w niektóre miejsca. Dobra. Jak to będzie wyglądało? Myślę, że tak jak na poprzedniej wyspie, której już nie nagrywałem, podobny będzie układ, czyli będą tutaj raz, dwa, trzy, cztery albo trzy takie segmenty. Więc tak, ściana zewnętrzna, taka, nie, raz, dwa, zrobimy sobie przerwy, tu będzie ściana zewnętrzna, tu będzie piston i tutaj będzie dirt. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Powstaje, jak tam z moim flyem, powstaje coś takiego. Tutaj, gdzie są moje nasiona? Gdzie są nasiona? Zgubiłem gdzieś nasiona do melonów. Będę sobie zmieniał godzinę, po to, żeby wam się lepiej oglądało, żeby nie było problemów z widocznością. Niewiele mam tych melonów, więc nie wszystkie dzisiaj poziomy, które zrobię, zasadzę. A tak naprawdę na wizji pokażę wam kilka poziomów, jak szybko budować na flyu i jak sobie radzić z... Znaczy inaczej, jeżeli ktoś nie ma flya, to oczywiście radzi sobie drabiną, czy podstawiając sobie takie słupy z kobla, poradzicie sobie, tak? To nie jest tak, że tą farmę da się zbudować tylko i wyłącznie z flyem. Nie, z flyem da się ją zbudować, tylko że szybciej. Wykopałem rudę diaks, nice, no gratuluję, kurczę, ja już aż całe dwie rudy diamentów z tego dropa ze stona, który tutaj jest, udało mi się wykopać, więc... Muszę przyznać, że pomimo tego, że na tym serwerze jest drop ze stona, to jest on tak niski, że nie mam jakby problemu, tak? Kiedyś chyba powiedziałem coś takiego, że nigdy nie będę grał na serwerze z dropem. Kwestia jest prawdopodobieństwa. Jeżeli to prawdopodobieństwo wypadającego dropa jest... jeżeli ten drop jest bardzo niski, bardzo mały, to nie zakłóca to rozgrywki według mnie w ogóle. Będę komentował. Czyli zobaczcie, zbudowaliśmy tutaj... Ja już budowałem tą farmę, ale dzisiaj postaram się szybciej, tak? Robimy sobie taki pierścień Dirta. Na narożnikach będą łodygi melonów. W środku te łodygi będą puszczały owoce tu, tu, tu albo tu. I pistony będą je ścinały, dlatego jesteśmy w takim układzie. Teraz będę musiał w dwóch narożnikach zrobić, powiedzmy, to jest kwestia obojętna. Ja sobie wybiorę te dwa narożniki. Tutaj będą wieże z pochodni, więc jedna do środka, druga do środka. W tym momencie oczywiście pistony się wychylają. Wystarczą mi tylko ten narożnik i przeciwległy narożnik, ponieważ on zasila jedną, dwa, trzy, cztery pistony. Tak, tutaj już nie muszę nic dawać. Tutaj z kolei będzie glowstone, czy ja mam glowstone. Glowstone sobie daję tutaj po to, żeby... Glowstone daję po to, żeby było więcej światła, tak? I żeby to fajnie sobie rosło. Ale obawiam się, że glowstone'a nie mam, więc na razie nic tam. Znaczy dam tam po prostu bloki, a potem docelowo zamienię je w takim razie. Zamienię je docelowo... sekunda, wezmę sobie zwykłego stone'a, bo jego się szybciej kopie, a będzie go też dobrze widać, gdzie jest stone. Tu jest ten zwykły kamień. Wezmę sobie dwa bloki. Dużo rzeczy mam na sobie, to jest niebezpieczne, jakbym gdzieś spadł poza wyspę, albo nie wiem, miałbym DC, jakiegoś laga, to mógłbym mocno oberwać. Te bloki, które są ze stone'a, docelowo zamienię na glowstone. Okej, okay, tak mamy zrobiony jeden poziom, więc teraz tak naprawdę kładziemy następny poziom, czyli znowu taki pierścień raz... kładź raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Czy tu będą pierścienie po prostu takie 5 na 5, można powiedzieć. To jest to, jak można budować to poziom po poziomie. Kurde, nie mam kill-offa. Muszę się szybciutko tutaj wrócić po jakiś silk touch. No dobra, może być silk touch. Muszę się wrócić po kill-off i w tym momencie... W tym momencie teraz tak, za dużo użyłem ten i ten rozwalę. Dlaczego? Ponieważ tu będzie ta wieża z pochodni. Tutaj są pochodnie w tym narożniku, więc teraz powiedzmy damy z tej strony pochodnie. Pochodnię i tą pochodnię damy z tej strony. Tak, jest wszystko prawidłowo. Ile mam dirta? Dirta za chwilę będę musiał gdzieś kupić. Znaczy kupić. Po prostu na spawnie będę musiał kupić dirta. Dirt jest niestety strasznie drogi, więc powoli to będzie szło. I w tym momencie można powiedzieć, że mam już kolejny poziom. I znowu sadzam nasionka. Jeżeli macie bone meal, to możecie przyspieszyć ten wzrost. Dzięki temu melony natychmiast będą rosły. Jeżeli nie, to po prostu podajcie im czas i one sobie urosną.
Teraz wkładam pistony w tych trzech, w tych czterech kierunkach i no i co? No i tak naprawdę mam następny poziom gotowy, tak? Tutaj wstawić jeden klocek, drugi klocek, narożniki, raz, dwa, trzy, cztery, wstawione pochodnie. No i jeżeli zrobiliście dobrze, to zwróćcie uwagę, w tym momencie obydwa poziomy, patrząc z góry, to będzie dirt, pistony, dirt, pistony, dirt, pistony. Bardzo, bardzo powtarzalna rzecz. I teraz, jeszcze zanim tutaj coś będę robił w takim przyspieszonym tempie, to warto jest też rozwalić tu, gdzie mamy tą wieżę. Warto jest rozwalić jeden narożnik. Wstawię sobie tutaj pochodnię, bo ta pochodnia, przez to, że się świeci, gasi mi tą pochodnię oraz tą, czyli generalnie wszystkie pochodnie podpięte bezpośrednio do tego bloka. I te pistony są schowane. Jak są schowane, to z kolei... To po prostu melony w tym momencie mają miejsce, mogą rosnąć, więc zrobimy coś takiego, tak? I co ciekawe, ta wieża z pochodni, ona już działa, bo w tym momencie te górne pistony również są schowane, tak? Jeżeli rozwalę, będę ścinał, jeżeli postawię... zniknął na chwilę. Jeżeli postawię, to w tym momencie to sobie będzie tutaj rosło. I w miarę jak będę to budował, to będziemy mogli obserwować, jak te melony sobie tutaj rosną. Na razie nie ma zegara, nie ma żadnego automatu. No, wybaczcie, tak? Najpierw zbuduję sobie taką podstawową farmę, którą będę najwyżej kosił ręcznie, a potem docelowo oczywiście zrobimy zegarek. Teraz, jak możecie zobaczyć, buduję w takim już przyspieszonym tempie. Pokażę wam szybką metodę budowy tej farmy. Jeżeli macie fly, jeżeli nie macie flya, to polecam metodę warstwa po warstwie. Jeżeli macie fly, to można przyspieszyć budowę całości, budując jakby poszczególne jej fragmenty. Na razie zrobię sobie tutaj taką wieżę, tak? I to samo zrobię z drugiej strony. Te elementy będą bardzo powtarzalne. Mam nadzieję, że tego mojego stukania w klawiaturę aż tak mocno nie słychać. I na przemian daję... to jest glowstone, tak? Umówmy się, że to jest glowstone docelowo. Zwykły blok glowstone. Glowstone, zwykły blok glowstone, zwykły blok glowstone i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tego budował w górę. To sobie będę robił już poza kamerą. No i o, proszę bardzo, już pierwszy melon urósł. I teraz jeżeli pewnie rozwalimy tą, to sobie może pozbieram. Rozwalę tą pochodnię. Melon został ścięty. Wstawię z powrotem pochodnię. I zobaczmy, czy są jakieś tutaj... O, proszę bardzo, i tam już są pierwsze meloniki. No i kapitalnie. Tak sobie poradziłem z tymi narożnikami. Teraz poradzę sobie z następnymi narożnikami. Jak to robić najszybciej. Skoro mamy już te słupy tutaj, to teraz patrzcie, tu gdzie mam bloki, wystarczy, że będę sobie stał w tym miejscu i będę robił raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i tak do samego końca. Tą farmę melonów budowałem już kilka razy, naście może, więc udało już się wypracować pewne schematy i tak zwane najlepsze praktyki, tak? To, co wam pokazuję, to jest według mnie najszybszy sposób na budowanie tej farmy, bo mógłbym z flyem również budować warstwa po warstwie, ale nie byłoby to tak szybkie jak właśnie w ten sposób. Dwa, trzy. O, coś pierdyknęło. Czyli pewnie gorylator, piękny nick. Gorylator właśnie farmił i sprowokował creepera i creeper wybuch. Mamy zrobione już te dwie. I to samo zrobię teraz z tej strony. Ups, za wysoko. Tego bloka się pozbędę. Raz, dwa, trzy. Specjalnie zostawiam tutaj. Zobaczcie, jak sobie tutaj zrobimy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Specjalnie zostawiam te bloki tutaj, narożniki puste, ponieważ patrząc tutaj w dół, tutaj, o, to jest ten raz, dwa, trzy. Tu ma być miejsce na pochodnie i między nimi ma znajdować się ten blok. Dlatego też mówię, to jest znowu tak zwany best practices z angielskiego, najlepsze praktyki, jak budować tą farmę. Właściwie mogę sobie tutaj stać i po prostu trzymać myszkę, to nie będę musiał klikać. I zawsze tutaj raz, dwa, trzy, bo ja zblokuję, więc tu będzie więcej bloków, tutaj nie postawię. Do tego poziomu i to samo mogę zrobić tutaj raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Chłopaki się tam trochę podniecają. Melon urósł, fantastycznie. Na razie mówię, nie mam redstone'a. Zmienię sobie godzinę na 8, żeby znowu coś było widać. Patrzę, obserwuję zegarek, 14 minut. Dobra, czas jest całkiem niezły. I teraz co możemy zrobić dalej? Na końcu damy pistony.
ziemię i posadzę wszystko. Teraz postawię sobie tutaj pochodnie. Ja sadzę je tutaj raz, dwa, trzy i tutaj robimy następną. Czyli bardzo szybko znowu z flyem te pochodnie mogę sobie tutaj poukładać w tą stronę. I to samo zrobię, jak już tutaj jestem u góry, to samo zrobię w dół. Jaka będzie wysokość tych farm, to jest kwestia dyskusyjna. Już miałem wysokie na 64 bloki, na 128 bloków. To jest obojętne, tak. Prawdopodobnie zrobię wieżę na początek 64, chociaż cholera wie, ile ona ma w tym momencie wysokości. Swoją drogą, ile ja tutaj mam? Ten blok jest na wysokości 86. 86. A ten blok to jest ile? 120. 86, 120 to mamy 12. Przepraszam, 20. To 86, czyli tutaj mamy 14 i 20 to jest jakieś 34 bloki. No to niska wieża. To jest mała farma. Okej, wstawiłem te pochodnie i teraz mogę, ponieważ mam te pochodnie już postawione, mogę na nich stawiać bloki, więc nie muszę robić żadnych takich rozwiązań typu blok tymczasowy i blok tutaj. To jest kompletnie niepotrzebne. Właśnie dlatego, i mówię to znowu, najlepsze praktyki wychodzą, doświadczenie czyni mistrzem. Po prostu mając te pochodnie, mogę bardzo szybko układać te bloki, nie musząc układać żadnych bloków tymczasowych, które następnie musiałbym rozwalić, a na flyu rozwalanie bloków jest dość powolne, no bo niestety kopanie jest powolne na flyu. To jest tak, jakbyście byli w wodzie, tak, to również będziecie powoli kopać. Kurczę, ja sobie tą wieżę też tutaj wyrównam, gdzieś tam ten mój ład estetyczny niestety bierze górą i jeżeli coś jest niesymetryczne, krzywe, to gdzieś tam mnie po prostu wewnętrznie szlak trafia i nie daje mi to spokoju. I trzeba to po prostu poprawić. Dobra, to zrobiłem. Szybciutko te pochodnie uzupełnię, raz, dwa, trzy. I to samo z tej, nie, przecież tutaj z tej strony już to miałem zrobione, to nie trzeba. No i co teraz tutaj mogę lecieć w dół z tymi bloczkami. Tu już mam jeden, czyli tu. Ops. Ile tu mamy? Raz, dwa, to będę liczył poziomy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 razy 2 daje 36, czyli mam 18 poziomów. Tutaj coś urosło, więc mogę znowu pyk, pyk. Szybkie ścięcie, takie manualne. To też już doskonale pewnie wiecie, to już wam pokazywałem. No i teraz jeszcze uzupełnię pochodnie od tej wewnętrznej strony. Każda pochodnia w tym momencie układana powinna mi gasnąć. Tak, do tego miejsca i to samo z drugiej strony. Specjalnie mogliście zobaczyć, że w tym ekwipunku mam tych pochodni bardzo dużo przygotowanych, no bo każdy jeden poziom kosztuje nas 4 pistony, 4 plus 2 pochodnie, czyli 6 pochodni. No i to po prostu idzie bardzo, bardzo błyskawicznie. Teraz to samo z tej strony. Ups, nie udało się. O, spróbuję tak na flyu, ale nie wiem. Nie czuję tego troszeczkę. Ja muszę tak zlatywać, układać. Takim jednym ciągiem i klikaniem to łatwo o pomyłkę. Dobra, no i teraz mogę zrobić jeszcze tylko dwie rzeczy. Mam bardzo mało dirta, więc dirta całego nie ułożę, ale mam dużo pistonów. W sumie pistony to już mogę sobie poukładać. No i co, pistony, ups, znowu mi się to fly włączył. Pistony układamy tutaj na tych środkowych półkach, można powiedzieć, które powstały bezpośrednio w sąsiedztwie tej pochodni na ściance. I znowu z flyem bardzo szybko to idzie. Okej. Tutaj będę uważał, bo jeżeli ułożę piston na ściance, to dość długo się go kopię. Nie mam chyba w tym momencie jakiegoś mega szybkiego kilofa diamantowego z efficiency. Nie, sorry, przepraszam, mam. Zaraz wam pokażę, bo miałem pozdrowić gracza. XXXX Patryki X. Zaraz sprawdzę, żeby nie było, że jestem hamem, który nie dziękuję na wizji. Rzadko mi się to zdarza, owszem, bo rzadko mi kto pomaga, to głównie ja raczej pomagam. Ale tutaj udaje się nawet, że czasami jakąś pomoc otrzymałem. Dostałem na przykład slime bole od kogoś, już nie pamiętam, przepraszam. Dostałem od kogoś slime bole na sticky pistony. Dostałem też właśnie diamentowy kill off efficiency 5 podpisany, że jest to podarunek od gracza, którego zaraz wam dokładnie przedstawię, no bo kurde,
Diamentowy kilof tutaj to jest naprawdę coś niezbyt trudnego, niezbyt łatwego do zdobycia. Tu sobie nakopiemy, tu sobie, jak ja to wyglądam. O, i teraz tak, jak jestem wewnątrz tego komina, to teraz jak już mam ułożone pistony, wystarczy, że będę wlatywał na wyższe poziomy i... O, te melony mogę sobie już zamienić na pestki. I wystarczy teraz tak, pod jedynką mam motykę, więc się tutaj okręcam, rozwalam, a pod dwójką układam nasiona. I pod trójką dobrze by było, abym w tym momencie sobie nasypał bone meal, czyli tego proszku, tak? Tu się jeszcze upewniam, że wszystko jest zrobione. Ten poziom jest gotowy, no to teraz tutaj sobie znowu posypiemy raz, dwa, trzy i cztery, a tutaj mam tylko jeden, no więc tutaj muszę po prostu dokupić ziemię. I teraz jak wyglądam z ziemią i z kasą? Wylecę do góry, zobaczę jeszcze jak wyglądam też z melonami. Przepraszam, nie z melonami, tylko z kaktusem. O, zobaczcie, kaktus pięknie tutaj rośnie, więc polecimy szybko na skup. Skup. Sprzedam troszeczkę tych kaktusów i w sklepie kupię troszeczkę ziemi. A ziemia jest tak, żeby nie przeklinać, droga. 64 dir to za 6400. W sumie jestem tak bogaty, że mogę kupić aż dwa staki. Wow. I jest home, albo jest nowa komenda, nowy alias, po prostu dom, tak żeby się szybciej pisało, to też jest fajne. Chłopaki jednak tutaj reagują na to, co się do nich pisze, co się im sugeruje. I jest fly, mam z powrotem flya. Miałem wam pokazać kilof, jaki dostałem. Zaraz, moment, ten kilof może być tutaj przy naszej kopalni. Możliwe, że Krystian go ma. Nie! Czekajcie, już wiem, ja go straciłem, sorry, ja go wczoraj straciłem. Coś się dziwnego stało, siedziałem tutaj zamknięty i sobie tutaj jak człowiek kopałem na awku tak zwanym, tak, podczas awkowania. I w pewnym momencie wróciłem do kompa i mówię, tu są drzwi, tak, więc byłem zabezpieczony. Gdzieś leżałem tutaj martwy, a mój ekwiponek już się dawno zdespawnował, więc nie pokażę wam tego kilofa. Tak, to był na pewno X Patryki X, któremu bardzo serdecznie dziękuję, bo ten kill-off mi naprawdę dużo, dużo pomógł, bo to był Unbreaking 3 i Efficiency 5, zdaje się, więc był dość wytrzymały, bardzo szybki i dużo kobla po prostu się dzięki niemu wykopało. Dobra, robimy. O, właśnie Creeper wybuchł. Okej, okay, mam dirta, więc w tym momencie mogę już sobie tutaj zanurkować do tej dziupli. I co? I teraz tutaj warto się po prostu ustawić na środku i takim ruchem do góry, lekko powyżej tego poziomu, i tak do góry i się okręcam, układając dirt, i znowu do góry, odkręcam się i układam dirt. Można dostać, czasami takie rzeczy się dzieją oczywiście, można dostać przy okazji zawrotów głowy, więc może będę się kręcił raz w jedną, raz w drugą stronę, po to żebym ja tutaj nie zemdlał. I to samo tutaj. No i wydaje mi się, że tą farmę buduje się zdecydowanie, znaczy inaczej, ja ją w tym momencie buduję zdecydowanie szybciej niż jak na którymś starym odcinku, którego link mam nadzieję, że nie zapomnę i zdążę umieścić tutaj w opisie albo w adnotacji. Tam było takie wolniejsze tempo, według mnie bardziej dokładne, chociaż tutaj staram się wymieniać wszystkie te takie najważniejsze aspekty tej farmy i po prostu pokazuję wam, to nie jest taki speed build, tak, ale jest to dość szybkie mimo wszystko budowanie. No i teraz w tym momencie już mogę sobie tak sobie kręcić się, użyźniać tą glebę i użyźniać glebę, sadzić nasionka i wstawiać i sypać tutaj bone mealem. Słuchajcie, zostało mi jakieś 5 minut jeszcze do tego końca tego materiału, więc ja sobie pozwólcie, dokończę to już poza kamerą, bo chyba nie chcecie patrzeć, jak się kręcę tutaj przez najbliższe kilka minut i te melony sobie tutaj rosną. Wrócę do was, jak to skończę, i myślę, że się tam będę żegnał, ewentualnie na coś jeszcze będzie chwila czasu na jakieś przemyślenia. Okej, okay, jestem już z powrotem. Jak możecie zobaczyć, wieża jest już ukończona w pełni. Oczywiście z zewnątrz się nic nie zmieniło, bo pistony już były. Natomiast, no co, posadzony jest w pełni już dirt. I wszystkie te narożniki, widać te ciemniejsze plamki w narożnikach tego dirta,
to są te placki, gdzie są posadzone już te łodygi. No i w tym odcinku nie będę już budował mechanizmu zegarka pod spodem. Na razie będę musiał się ograniczyć niestety do ścinania takiego ręcznego, ale no na początek wystarczy. Zobaczmy, kto tutaj przyszedł. Przyszedł ziomeczek GTW. O, super, poczęstował mnie ziemniakiem, ale ziemniaki to ja już mam. W międzyczasie Christian się pojawił i Christian tutaj wykonuje kawał dobrej roboty, bo oczywiście radzi sobie tutaj świetnie z kaktusiarką. Co ważne, Christian nie ma fly, więc no możecie sobie wyobrazić oczywiście, że budowa tego, inaczej, kto budował kaktusiarkę bez fly, no to wie doskonale o co chodzi. No Christian tutaj kapitalnie sobie radzi po to, aby też minimalizować bloki, które musi nadbudowywać po to, żeby je potem skuć. Oczywiście tutaj za chwilę pewnie te bloki, przykładowo ten blok będzie musiał być rozwalony. O, proszę bardzo, to jest to, co robi Christian. Stawia kolejny poziom piachu i będzie za chwilę sadził pewnie kolejne kaktusy. Dobra, słuchajcie, pierwsza wieża meloniarki już jest, prawdopodobnie, kurde, ciągle creepery wybuchają. Kogo tu jeszcze mamy? Mamy tu jeszcze Gorylator, mamy tutaj X Patryki, Patryki. Jest ta wieża, tych wieży będzie prawdopodobnie tutaj jeszcze raz, może dwa. I takich sekcji potrójnych wież będzie tutaj, zobaczymy, tak? Zobaczę, jak to będzie wydajne, jak to się będzie sprzedawało. W każdej chwili mogę to po prostu skalować w tamtym kierunku. Miejsce jest tutaj pod spodem. To też od razu sobie zobaczymy. Tutaj pod spodem prawdopodobnie będzie gdzieś przebitka po to, aby się dostać. Ponieważ mogę zobaczyć tą miarkę, bo zamknie. Jep, i w tym momencie ktoś wypadł. Okej. Tutaj będzie gdzieś przebitka, tutaj będą hopery, tutaj gdzieś będą skrzynki, być może jakieś zejście w dół, no bo jednak kilka tych poziomów tutaj, tych skrzynek będzie. Te korytarze tutaj są dość do płytkie. No, w każdym razie myślę, że potraficie już sobie wyobrazić mniej więcej, jak dalej ten projekt będzie rozwijany. Słuchajcie, w tym odcinku to jest wszystko. Mam nadzieję, że ten odcinek był ciekawy, bo udało się zrobić w jednym odcinku całą wieżę, przynajmniej jedną wieżę farmy. W następnym odcinku oczywiście zajmę się redstone'em bardzo szybko. Bardzo możliwe, że zobaczycie też w następnym odcinku, to wszystko zależy, kiedy będę go nagrywał, bo na pewno nie za chwilę. Powinniście zobaczyć tych wieży pewnie już tutaj ze 6 być może. Zobaczymy, jak będziemy dysponowali czasem oraz materiałami, bo jednak tutaj pistony to jest żelazo, a żelazo jest najtrudniejsze do zdobycia. Zobaczymy, zrobimy, już się powtarzam, zrobimy ten redstone na pewno i w pełni to zautomatyzujemy. Dzięki za uwagę, do zobaczenia, odwiedźcie mojego fanpage'a, mojego Facebooka, Poniat Games i do zobaczenia już w czwartym odcinku kolejnego Skyblocka. Na razie, cześć!